Hej, witajcie, z tej strony Bobru, a na waszych ranach The Binding of Isaac. Tak, tak jak zapowiadałem, chcę troszkę więcej indyków prowadzić zarówno na streamy, jak i na kanał. Być może niektórym przyjadł się Isaac, a być może niektórzy bardzo się ucieszą na jego powrót. Tak czy siak, co będziemy robić w tej serii? Planuję po prostu robić różne podejścia. Planuję robić też różne mody do Isaaca, ponieważ całą grę mam praktycznie całą ukończoną. Zdało mi właśnie podejście do Delirium. Być może materiały będą troszkę jakby w pewnych momentach przycinane i tak dalej, żeby po prostu nie wychodziły rodzinne kolosy do oglądania, tylko raczej takie coś fajnie zmontowanego w jakiś sposób. No i cóż, polećmy sobie, powiedzmy, że musimy uzupełnić wszystkie postacie, które nie mają już Delirium zrobionego, więc polećmy z czymś takim w miarę prostym, być może Judasem. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra, lecimy. Lecimy. Słuchajcie, no, Isaac to jest gra, która według mnie jest absolutnie idealna zarówno jeżeli chodzi o serię, jak i o granie na streamie. No, po prostu gierka ma ogromny potencjał przez swoją niepowtarzalność i przez to, że każde podejście jest właściwie inne. Więc myślę, że może być całkiem fajnym czymś na serię, tylko musicie sami napisać, czy wolelibyście, żeby taka była forma materiału jakby całego. Czyli tam powiedzmy te 40-50-minutowe rodzinne odcinki. Czy wolelibyście raczej takie luźne granko, bez większej spiny, fajnie jakoś pomontowane, trochę rzadsze na pewno odcinki wtedy, no bo ten montaż jednak zajmuje trochę czasu. Ja bym wtedy troszkę ucinał, jakieś dodawał efekty. No nie wiem, za dużo nigdy się nie bawiłem w montaż, więc to raczej było dla mnie takie też coś do nauczenia się. Więc mam tylko jeden punkt życia, musimy na to bardzo uważać. I słuchajcie, no nie wiem, napiszcie koniecznie, poza tym zapraszam was na fanpage oraz na grupę, link macie w opisie. Dużo osób ostatnio mówi, o to ty streamujesz, tak dalej, tak streamuję co wtorek, piątek i niedzielę o godzinie 19:00. Więc warto się w końcu tego nauczyć i w końcu wiedzieć, kiedy się tych streamów u mnie spodziewać. Szczególnie, że no, próbujemy uderzyć w jakąś systematyczność, a systematyczność jest fajnie jakby łączona z tym, że jest dużo osób na streamie. Bo można powalczyć sobie o partnerstwo, można sobie powalczyć o różne inne fajne plusy i benefity. Jest gdzieś tutaj pewnie. Oj. Dobra, udało się. Zbieram klucz, to zostawiamy. Burning Bombs. No weźmy. Znaczy Hot Bomb. Momenty sprawdzania będę raczej wycinał, żeby wam tutaj no, nie robić syfu po prostu. Dobra, to była dobra kula. Mr. Dolly, range plus tears up, zajebiście, dobra, idziemy na kolejny poziom. Generalnie się śpieszymy, aczkolwiek, jeżeli by wyszło tak, żebyśmy troszkę powolniej czyścili piętra, to nic się nie stanie. Na przykład teraz mamy Curse of the Lost, więc podejrzewam, że aż takiej prędkości super, to my, oj, niepotrzebne obrażenia, nie osiągniemy. Dobra, słuchajcie, szukamy pokój skarbów i bossa, to jest właściwie jedyne, co nas interesuje. Nie mamy coś dużo pieniędzy, więc do sklepu nam nie śpieszno. Dobra, muchy. To jest HP up i slowdown, więc niezbyt. Nie, więc co, możemy przelosować to ile chcemy razy. O, to jest ciekawe. Lasty Blood. To sprawia, że w danym pomieszczeniu, póki z niej nie wyjdziemy, a może nawet i piętrze, mamy zwiększone obrażenia. Na pewno to pomoże w klirze pokoi, szczególnie takich jak ten. Widzicie? Z każdym killem jest coraz lepiej. Teraz tutaj, oj, dużo kupy. Rozbijam małą kupę, żeby rozbić dużą kupę. Tak mi uczyli. Dobra, słuchajcie. Wydaje mi się, że pozycja kamerki jest dobra, ale chyba będzie zajebista. Bo tam na dole nic ciekawego się nie dzieje. Więc można dać coś mniej ciekawego, czym jest na przykład moja twarz, no. Dajmy na to. Taki tam przykład. Dobra, obczyścili. Gruby nas tylko przytula. Trochę miłości zawsze jest dobre. Nie wiem, ale ja tam lubię. Klucz do sklepu. Czy on spawni coś? On chyba nie spawni. Chyba, że spawni muchy. Chyba, że to Monstro 2. Chyba Monstro 2 spawni muchy. Mhm, on nic nie spawni. Ale i tak spływa dosyć szybko. Jest spoko. Daily Rooma będziemy mieli. Zobaczymy, co nam się trafi. O! Dobra, klucze to zaraz weźmiemy. 3 takie skarby. I can see forever. Something's wrong. Okej. Jeszcze zostało może coś lepiego? Nie, serduszko. No tak średnio bym powiedział. Dobra, no musimy się dosyć spieszyć, prawda?
Więc spoko, grzać. Trzeba szybko małe kupy rozbić. Małe kupy, duże kupy, pamiętajcie. To może być tytuł odcinka. To realne. Małe kupy, duże kupy. Realny w swojej prostocie. Dobra, rozbijamy. Szoska. I teraz będziemy sobie szli tutaj jeszcze jedną zdobyć, zabić. Ojejku, ale mam pecha póki co. Przydałaby się coś mapa. A takie rany by się przydawało. Albo szybciej czyszczenie pomieszczeń, albo mapa. Bo nie mam ani jednego, ani drugiego tak naprawdę. Oj, tam trzeba będzie dobić mięso. Uklepać, kotleta. Szóstka, ona nam zmienia itemy. Nie chcemy zmieniać itemów, czuję się dobrze z tym, co mam. Szóstka zmienia itemy na stówę. A może nie itemy? Może to jedynka zmieniała itemy? O! Secret. Całkowicie randomowo znaleziony. No, pieniążek. Możemy to rozbić, trochę nam zwiększy szansę na spotkanie diabła. To jest dobre. Sack of Sacks. Będą nam wypadały woreczki różne. To jeszcze możemy wziąć. Tak, żeby po prostu wziąć. O! Wow, to było bliskie. Book of Belial, ale jest bardzo dobrym itemem. Warto go mieć po prostu. Jejku, czy to padnie? Czy to padnie? Widzieliście ile to biliśmy? Okej, okay, on jest całkiem spoko bossem, on jest całkiem spoko bossem. W sensie jest dosyć łatwy. Jest duży, jest łatwy do uniknięcia. Dobra, padł. Zajebiście, nie otworzyło się nam nic. Ani Angel Room, ani Devil Room. I zwiększało się póki co zaśnik i szczęście, więc to jest takie... Może być ciężkie podejście przez to. Może być przez to ciężkie podejście. Dobra, Curse of the Unknown, znowu jest ciemno. Aha, nie widzimy sfery życia. Mieliśmy jedno niebieskie serduszko i jedno czerwone. Potwory tutaj biją po pół serduszka. Takie normalne, najnormalniejsze, więc powiedzmy, że możemy dostać 4 razy. Dobra, Sart nam wypadł. To sobie odładujmy, podładujmy. Oj, oj, oj. Dobra, z każdym potworem jesteśmy silniejsi. Każda kupa to mniejsza kupa. Oj. Dobra. Zajebiście. Jeszcze tutaj pilsik. Ręcz up. No ręcz mamy chyba już na cały pokój. Tak, że się nie mylę. Fuck, nie lubię tych potworów. Jezu, mamy pół życia. Mam pół życia. Mam pół życia. To nie żart. Zostaliśmy całkowicie porobieni. No my nie zauważyłem tego, to mnie zablokowało. Mongo baby. Ona nie jest chyba do żadnej kombinacji, jest po prostu taki sobie. Oj, 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 ciekawe pomyślenie. Nie, ale on coś bije, ten Mongo Baby. Nie jest tak źle, jak oceniałem go na początku. Koniec. Dobra, jeszcze raz, jeszcze raz. Nie załamujmy się. Oj, 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 oj. Jeszcze raz. Co to w ogóle są za stworzenia? Czy to są jakieś takie... Nie wiem, co to jest tak naprawdę. Nie wiem, czy chcę wiedzieć, co to jest. To jest takie... Nie wiem, takie... Parchlaki jakieś. Czemu są w nim muchy? To jest pytanie. Dobra, wszystko oczyszczone. Idziemy do skarb, po skarb. Lucky food. Luck up. Dostaliśmy jakąś kartę magician. No spoko. Larry Junior. Odpalamy oczywiście to. Magiciana też można było odpalić w sumie. Okej. Boss są bardzo łatwe z tą postacią, aczkolwiek to jeszcze nie jest to. Dobra. To jest to. Myślałem, że to jest Syntel. Syntel byłby lepszy. Ile nam to zajęło czasu? Ajajaj, to jest... To jest fajne. Przejmę początek do czyszczenia. Tylko jest jeden minus tego itema. Ja czasami się tak w nią, że tak powiem, wkręcam, że wolę używać niż zwykły QS. Ale póki w sumie nie mamy czegoś lepszego, to możemy tego używać, jak najbardziej. Czy teraz Book of Belial też nie jest dla nas taki mega ważny. Możemy tak naprawdę pójść w coś zupełnie innego, jesteśmy wolni. Wola Beliala nie musi się wcale spełniać.
Dobra. Myślałem, że ta walka będzie się... skończy się na tym, co się tutaj działo. Na całe szczęście była trochę bardziej wymagająca. Wirecoat Hanger. Nic ciekawego tu nie ma. Nic ciekawego nie bierzemy. Betrayal jest słabe. To drugie też, jakbyśmy mieli, byli merdalenko, to może byśmy to sobie wzięli. Ale w takim wypadku to jest... nie, gra nie warta świeczki. Tam nic bierzemy, co tutaj? Surprise, motherfucker! All stats up, then shuffled. Weszliśmy na plus, dostaliśmy tylko range down odrobinę. Na razie tutaj tak nas mało interesuje, bo mam muchę. Jesteśmy szybcy, to na pewno pomaga z tą muchą grać. Bo... wow. Nie patrzyłem tam, gdzie powinienem patrzeć. Przepraszam, czy mamy tylko pół życia? Aha, czyli HP up też nam został zebrany. Zajebiście. Dobrze, teraz to zauważyłem. Kuszące rzeczy. Kuszące, bo teraz robimy tak. Kupujemy Jokera i kupujemy Biblię. Biblia nam daje przejście matki szybkie i serce matki. To może być bardzo pocalna sprawa. Tylko teraz mam pół życia, no teraz nie możemy zginąć jednym słowem. Możemy tam się wrócić jeszcze po niebieskie serduszko, jak jeszcze troszkę dostaniemy pieniążków. Albo zginąć. Po raz kolejny. Jeszcze raz. Powiedzmy, że to jest nasza ostatnia próba. Chyba, że bardzo szybko zginiemy. To było bliskie. Ale tak, to jest nasza ostatnia próba. Zobaczymy, co z tej zwitki wszystkich prób wyjdzie. Nie musi to być wcale długi odcinek przecież. Sporo testujemy. To chodzi o to, żebyście obadali format i zobaczyli, jak wam się podoba. Zajebiście. Nie, to będzie dobre podejście, czuję to. To na pewno będzie dobre podejście. Lepsze pilisy czy klucze? I luck up. Dobra, lepsze pilisy. HP up. Balls of steel, zajebiście. Zajebiście. Dobry początek naprawdę. Ojej. Było blisko. Czerwone kupy są nasi najgorsi przeciwnicy. Najbardziej wykwintni. Dobra, zajebiście. Małe pomieszczenie, ale możemy tutaj bardzo... O, teraz nie użyłem. A możemy tutaj nieźle manewrować. Co mnie uderzyło? Absolutnie nie wiem, co to było. Chyba ukryta jakaś... Cube of meat. Może być. Może być jak najbardziej. Teraz zejdźmy w dół. O! Zostaliśmy przeorani. A nie mam bomb. My właśnie tutaj nic ciekawego nie możemy zrobić. Straciliśmy tutaj tylko życie. A nic nie zyskaliśmy. Super. Zbieramy serduszka w takim wypadku i wracamy tutaj. Teraz nie możemy dać się brać. Pamiętajmy to. Naprawdę. Wydaje być nierealne to, co się stało. Straciliśmy bombę, ale mam tutaj empty space, w którym mam 3 monetki. No nie ciekawie wyszło, przyznaję. Dalej potrzebujemy bomby. Straciliśmy w sumie 1,5 serduszka. No nie ciekawie. Dobra, co mamy? Harlequin Baby. Double Shot Baby. Słabo, bardzo słaby follower. Ale spokojnie, to miał być potężny run i tak dalej będzie. Jestem tego absolutnie pewien. Jak jestem czegoś pewien, to jestem pewien i tyle. Dobra, czy my tutaj możemy? Nie możemy. Nie mam bomby w ogóle, no tak. Mam bombę. Ale klucz, czy nam to jest potrzebne? Nie jest potrzebne chyba. Tutaj możemy rozwalić. Bo zawsze jest szansa, że z kamienia nam wypadnie mały kamień, który nam podbije ciekawe obrażenia. Teraz zróbmy. Zajebiście. Sack of Sacks. Worek do nas wrócił. Nie opuścił nas pomimo śmierci. Bardzo dobrze. Kupsztal. O jest. Się dzieje, jak się kukurydzę zje. Generalnie, to coś właśnie powstaje. Dobra. Bez straty życia będzie. Elo. Czy to ja mam kupsztala? Speed up, shot speed up. Okej. Lecimy na Rapiero i na Roadheada chyba. The coupon.
Dobra, to musi być rapitem. Jest drugi rapitem, jest drugi rapitem. Uwaga. Achtung, achtung. Brakuje nam tylko jednego. Czerwone skrzynie, bardzo mile widziane. I teraz musimy bardzo, ale to bardzo uważać na życie. Jak będziemy mieli dopiero, to mamy wygraną praktycznie. No może nie praktycznie, ale to jest duże ułatwienie. Little buggy, extra pill room. Telepills. Raz, dwa, aha, jest of... Okej, to nam się zmieniło od razu. Kurczę, naprawdę ciekawie to wygląda, bo mamy coraz większe szanse, takie różne efekty. Telepills jeszcze jedno użyć. Chociaż mogliśmy zachować na jakieś przesrane pomieszczenie. Tak jak to? Nie, to nie jest aż takie przesrane, jakby się mogło wydawać. Dobra. Wsadźmy, czekajcie, wysadzimy to. Czy też wysadzimy to? Tak, dobra. Nie zmarnowaliśmy bomby, której zresztą nie mieliśmy. Monstro tuf, tak? Czy to jest aktywny item, czy pasywny? To jest aktywne, tak. Summon monstro, nie, chyba wolimy to mimo wszystko. To by mogło być dobra bossa, ale... Ale overall wolimy muchy, stawiam na muchy w tym podejściu. Był temat o kupie, teraz jest temat o muchach. Więc to nie może być przypadek. To nie może być przypadek. Dobra. Otwórzmy. Jest, niebieskie serduszko. Niebieskie serduszka są najważniejsze dla nas teraz. Oj, 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 oj. Zajebiście. Something strong. Nice. Oj, 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 oj. Trzeba tego grubasa zabić, bo on za dużo tutaj trzyma naszej uwagi. Dobra, i tak już się portal skończył. Naprawdę. Najwolniejszy pocisk świata mnie trafił. Speed up. A propos wolności, znaczy bycia wolnym. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Mam PHD, więc moglibyśmy spróbować, czekajcie, może zróbmy tak. Jest tu boss, jest tu dobrze. Całe szczęście. Fuck! Jak to przeszarżował. Nie spodziewałem się tego, no, prawie że w ogóle. Bighorn znowu. Którą my załatwiliśmy. Zaraz padniemy. Pół serduszka. To nie może się skończyć, ta piękna saga nie może się skończyć teraz. Nie może się skończyć teraz. Jezu. Gdzie on jest? Tutaj. Gdzie on się pojawi tutaj? Czasami nie widać tej kuli. Dobra, kończymy go, kończymy go. Dobrze. Jest, HP up. Zobaczmy, co się pojawi tutaj. Sacrificial knife. Z jednej strony bardzo fajny item, z drugiej strony dla nas to jest zabranie tej szansy na przeżycie. Daj, nie ma itemu. O, co to jest za pomieszczenie? Jak się wyrzucał trinket. Dobra, to jest nasz koniec. To jest nasz koniec, moi drodzy. Nie pamiętam, jak się wyrzucał trinket, a to jest najgorszy potwór, który musi tutaj nam trafić. Koniec. Koniec marzeń o Gapim, koniec marzeń o wszystkim. No niestety, no niestety. Tak czy siak, no to chyba tyle, jeżeli chodzi o te podejście. Zobaczcie, jak się wam to podoba, byśmy sobie próbowali różnych w sumie rzeczy na tych podejściach hajzerowych. Na początku takie zwykłe odcinki, później jakieś moda byśmy sobie zarzucili. Nie wiem, myślę, że to może być fajne do oglądania, może się mylić, ale będzie dużo faili, nie będę dawał tylko tych wygranych ranów, tylko też te przegrane. Właśnie jakoś tak poprzerzucane fajnie. No i cóż, dzięki za uwagę, mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję. No i widzimy się w kolejnym odcinku, gdzie będziemy dalej próbować sobie zabić Delirium. Także trzymajcie się ciepło, no i hej, pa, pa.